Tak może wyglądać Twój ekran, jak prowadzisz lekcje, zajęcia czy szkolenie na Zoomie czy na Teamsach. Czyli masz na jednym ekranie okienko swoich zajęć, a z boku po prostu przełącznik, gdzie możesz jednym kliknięciem wejść w taki widok, gdzie pokazujesz prezentację, a okienko z Twoją postacią jest pomniejszone, przełączyć się na jakiś inny ekran wykresu, czy nawet odpalić jednym kliknięciem tak, tak, tak. materiał multimedialny, To są przeciwieństwa, ale tak jak w życiu bywa, się Program hmm. tak pokaże na bazie jakiegoś lęku. Przełączyć się na wirtualną tablicę, na flipchart, na którym będziesz w czasie zajęć coś rysować, czy wyjaśniać swoim uczestnikom, studentom, czy dzieciom podczas lekcji. Właśnie dzisiaj pokażę, jak coś takiego zrobić na Twoim komputerze, czy do Zooma, czy do Teamsów. Ja się nazywam Bernard Fruga, jestem trenerem zarządzania, ale też lubię pracować z gadżetami, z rozwiązaniami technologicznymi i chęci się tymi rozwiązaniami dzielę. Natomiast z racji tego, że każdego tygodnia prowadzę wiele godzin zajęć i spotkań na Zoomie i na Teamsach, to zdaję sobie sprawę z tego, jakie są wyzwania. Jednym z tych wyzwań, o których mówicie, to jest Problem z udostępnianiem ekranów i materiałów. To znaczy, w obydwu aplikacjach, i w Zoomie, i w Teamsach, to udostępnianie jest stosunkowo proste. Wystarczy kliknąć i udostępnić, ale jeżeli podobnie jak ja masz podczas jednych zajęć udostępnić przeróżne materiały i tego klikania jest dużo, no to ten chaos z tym klikaniem, szukaniem materiałów bywa trudny. No to jak sobie z tym poradzić? Przede wszystkim potrzebujesz tego aplikacji, darmowej aplikacji OBS Studio którą pobierzesz z tej strony, której adres tutaj widzisz na ekranie, a potem pozostaje już tylko prosta konfiguracja. I teraz jesteśmy już w widoku aplikacji, czyli OBS Studio. Można powiedzieć coś, co tą lekcję, którą odrabiasz przed poprowadzeniem szkolenia, warsztatów czy lekcji z uczniami. Jak pamiętasz na tej prezentacji, jak rozpoczynałem ten filmik, pokazałem Ci pięć różnych scen, między którymi przełączałem, bo była tam scena z prezentacją w w tle, między innymi taka jak ta tutaj, i jeszcze były inne sceny. I zobacz, jest to skonfigurowane w ten sposób, że w ramach danej sceny, o no, tej rośliny nazwę Scena czwarta, mam trzy elementy. Mam kamerę, z której jest obraz. To moja kamera akurat się nazywa 61.00, u ciebie się. Może jakoś inaczej nazywać. Mam tutaj okienko zrzutu z ekranu, czyli jeżeli sprawdzę co to jest, to tak naprawdę PowerPoint pokaz slajdów. Czyli tutaj mam okienko z, ze slajdów z PowerPointa i tutaj jeszcze sobie wypełniłem z prawej strony białym tłem, w związku z tym tutaj mam wypełnienie kolorem. I tak wygląda układ tej sceny, to jest na przykład inna scena, czyli ta nie, scena, rzecz, której z której się puszczałem nie, okazuje się, że potem film to i to po prostu jest źródło wideo z dysku, po prostu tej wskazałem film MP4, która jest prezentowana w ramach tego materiału. I teraz, gdy skonfigurujesz sceny, czyli poukładasz sobie ekran w taki sposób w jaki ci pasuje, czyli można na przykład uznać, że chcesz sobie albo przesunąć okno z twoją postacią, zmniejszyć, zwiększyć, czy na przykład przytrzymując przycisk Alt myszką rozszerzyć tutaj panoramę tego co widać czy właśnie powiększać, zmniejszać. Gdy masz ustalony już to jak będą wyglądać poszczególne sceny twojej prezentacji to uruchamiasz wirtualną kamerę. Tutaj ona była wyłączona, a w tym momencie ja uruchamiam wirtualną kamerę, czyli w tej chwili ten obraz, który był w OBS Studio, jest wysyłany jako taki strumień wirtualna kamera, która będzie właśnie przechwycona przez Zoom'a czy przez Teamsy. Natomiast zwróciłaś uwagę, że tam obok prezentacji był ten przełącznik, gdzie mówiłem, jednym kliknięciem mogę przełączyć na różne sceny, to tutaj w widoku mamy multi-view, czyli mamy taką możliwość, że odpalimy sobie takie okienko podglądu, które umieścimy w dowolnym miejscu na ekranie i tym okienkiem będziemy przełączać między tymi scenami, które w danym momencie chcemy pokazywać. I to jest w zasadzie całość konfiguracji tego, co potrzebujesz widzieć. Jeszcze tylko, żeby ci żebyś została, żebyś został w świętym spokoju, jeśli chodzi o to, gdzie to odnaleźć w aplikacji w Zoomie czy w Teamsach, to jeszcze pokażę ci, gdzie kliknąć w Zoomie i Teamsach, żeby to źródło z tej wirtualnej kamery tam zostało uruchomione. Zatem tutaj... Po lewej stronie ekranu mamy konfigurację Zuma i tutaj w oknie kamery wybieramy OBS Virtual Camera. Czyli wybieramy tą kamerę wirtualną OBS i tam mamy dostęp do naszych scen, do tego wszystkiego co zostało skonfigurowane w naszej wirtualnej kamerze. Wyłączmy tutaj w Zoomie i z kolei po prawej mamy w Teamsach znowu aplikacji Teamsowej, urządzenia. Mamy informacje o kamerze. Wybieramy tutaj tak samo kamerę OBS Virtual Camera i ta sama kamera wirtualna tutaj jest. Jak widzicie tradycyjnie w Teamsach jest to odbicie lustrzane, ale to jest tylko widoczne dla nas, dla prowadzących. Uczestnicy widzą to w normalny, dobry sposób. No i to w ten sposób konfigurujemy wirtualną kamerę w Zoomie i w Teamsach. To co Wam do tej pory pokazałem dotyczyło ustawienia wideo, ustawienia obrazu. Prawda? Ustawialiśmy sobie sceny tutaj w OBS Studio, wyświetlaliśmy je w, czy w Zoomie, czy w Teamsach. Natomiast pewno zwróciłaś, albo zwróciłeś uwagę, że na początku, gdy pokazywałem przejście przez różne sceny, był tam materiał wideo i dźwięk z tego wideo, który był przecież odtwarzany z OBS-a, był słyszalny na Zoomie. Do tego potrzeba pewnego triku bardziej zaawansowanego. Tutaj w ustawieniach OBS Studio mam ustawione tzw. wirtualne kable. To wymaga zainstalowania specjalnej aplikacji. Więcej o tym, to jest funkcja dla zaawansowanych, ale gdyby Ci to interesowało, to w opisie tutaj w materiałach na YouTubie kieruje Cię do wpisu blogowego jednego z anglojęzycznych blogerów, który opisuje dokładnie, jak to skonfigurować. Nawet jeżeli nie znasz zbyt dobrze języka angielskiego, to możesz po prostu ten materiał otworzyć sobie przyglądarce przeglądarce i automatycznym tłumaczem przetłumaczyć. I po zainstalowaniu tych wirtualnych kabli sprawiasz, że dźwięk z OBS-a jest wysyłany na, na Twój komputer i potem w aplikacji czy w Zoom czy w Teamsach jako wejście mikrofonowe przechwytujesz właśnie ten dźwięk i wtedy jest możliwość, że komunikujesz się między OBS Studio a Teamsami albo Zoomem, nie tylko obrazem, ale też dźwiękiem. To taka funkcja dla zaawansowanych, ale być może będzie Was to interesować. Mam nadzieję, że to co Ci zaprezentowałem było dla Ciebie przydatne. Zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, do polubienia też tego odcinka, ewentualnie wysłania go do tych osób, którym może się przydać. Mam nadzieję, że dzięki mojemu wsparciu Twoje lekcje, wykłady, szkolenia będą łatwiejsze, sprawniejsze i z przyjemnością i z radością będziesz się dzielić wiedzą na Zoomie czy na Teamsach, korzystając z takich czy innych udogodnień, które ułatwiają nam pracę. Pogodnie Cię pozdrawiam.